Cześć, witajcie kochani w kolejnym odcinku naszego kursu Gry na organach. Dzisiaj, jak widzicie, zajmujemy się pieśnią Cóż Ci Jezu damy. I ten odcinek, jak i poprzednie, powstają dzięki wsparciu patronów. Tak więc, drodzy patroni, serdeczne dzięki Wam za wsparcie. A jeżeli nowe osoby chciałyby dołączyć do grona patronów, link do mojego profilu Patronite będzie w opisie pod tym odcinkiem. A ja zachęcam Was również do subskrybowania, komentowania, oceniania tych odcinków. No i w opisie znajdziecie również link do strony, gdzie znajdziecie m.in. te nutki. A już nie będę przedłużał, tylko przechodzimy do grania. Tonacja F-dur, więc właściwie nic skomplikowanego teoretycznie być tu nie powinno, ale ja nie byłbym sobą, gdybym czegoś tutaj nie dodał sobie spoza. I dlatego znajdziemy tutaj na przykład D-dur, czyli jak widzicie pojawi nam się tutaj gdzieniegdzie przynajmniej Fis, ewentualnie D7 i w jednym momencie będzie jeszcze A-dur. I zrobiłem to tylko po to, żeby tutaj Was dodatkowo czymś zainspirować, żeby Wam pokazać takie troszkę inne jeszcze rozwiązanie tutaj harmoniczne, ale naprawdę zobaczycie, że to całkiem ciekawie może zabrzmieć i będzie to można bardzo fajnie później rozwiązać. Więc tutaj mam nadzieję, że Was to do czegoś tutaj zainspiruje. Dobra, nie będę się rozgadywał, tylko zaczynamy granie od takiej formy F-dura. Tak naprawdę widzicie, że tutaj w miarę mam wszystko skupione. Dzięki temu mogę sobie w miarę fajnie tutaj blisko grać. Tu ewentualnie przeskakujemy do C-dura, C7 i F-dur. Więc jak widzicie, bardzo proste tutaj rozwiązania starałem się zastosować, ale teraz, żeby urozmaicić to takie zwykłe granie tutaj w ten sposób, możemy sobie użyć na przykład właśnie D7, takie, które możecie zobaczyć tutaj w pierwszym takcie. I teraz, jeżeli z tego F-dura sobie będziemy chcieli przejść tutaj do D7, to zobaczcie, co trzeba zrobić. Takie to jest D7, że tak powiem, dość żrące, tak? Ponieważ to też nie do końca jest D7, ale nie będę się tutaj rozgadywał na ten temat, bo bym musiał dużo rzeczy tłumaczyć, ale generalnie widzicie, że to się bardzo fajnie tutaj rozwiązuje, tak? Na G-moll. Dla niektórych to może brzmieć w ogóle tragicznie i kosmicznie, ale po tym rozwiązaniu na G-moll brzmi już całkiem znośnie. Oczywiście możecie również grać tutaj normalnie z tym B-durem, tak? Więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tutaj po prostu wybrać granie do swoich upodobań i umiejętności tak naprawdę, tak? Przez E teraz przechodzimy w lewej ręce D-moll. I teraz tu może być również właśnie ten D7, G-moll, C-dur, C7 i F-dur. Chyba, że chcecie tu jeszcze jakieś do grania zastosować, to też po prostu wszystko zależy od Was, co chcecie tutaj uzyskać. Myślę, że w miarę tutaj wszystko wytłumaczyłem, nic nie powinno Was zaskoczyć. Idziemy więc do refrenu. Zaczynamy na przykład w takiej formie, przez E do tego D, żeby tutaj tak nam fajnie zabrzmiało w pełny sposób. G, tu na przykład w takiej formie teraz możemy sobie złapać, albo w ogóle na przykład tak, ten C7 i tu na przykład F-dur i można by było zakończyć w ten sposób na F-durze, tak, na przykład. Ale ja tutaj lubię sobie przekombinować i dodać sobie na przykład coś takiego, tak? Oczywiście wiadomo, że nie każdemu się to może spodobać, więc możecie tutaj zostać właśnie na F-durze w ten sposób, później przechodząc do D-molla, do następnej zwrotki, ale ja tu właśnie lubię sobie, czy nawet jeszcze z septymą tutaj zabrudzić i wtedy mamy D-moll, D7, za daleko poleciałem, G-moll, można przejść na przykład przez F i powiedzmy albo C-dur, albo z C7 od razu i na F-dur można jeszcze sobie dograć. Jeżeli chcecie, to jeszcze widzicie, że tutaj w ostatnim takcie mamy C7, że możemy zacząć kolejną zwrotkę, tak? Czy ewentualnie powtórzyć refren. Jeżeli kończymy, później ciach,
możemy wtedy grać dalej, tak? Tutaj właściwie, jak widzicie, nic skomplikowanego tak naprawdę nie ma, więc wcale nie musicie stosować właśnie tutaj tych D7 i tych innych udziwnień, czy tak jak jest z tym A-durem tutaj. Ja tylko chcę Was właśnie tutaj inspirować właśnie, żebyście kombinowali po swojemu. Ciekaw jestem, czy Wy stosujecie jakieś akordy spoza skali. Jeżeli coś tutaj dodatkowo jeszcze gracie, proszę napiszcie mi w komentarzu. Zobaczymy, czy ja na coś takiego w ogóle kiedykolwiek tutaj podczas grania wpadłem. No nic, nie będę się rozgadywał. Dzięki za dzisiaj. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, komentarze są dla Was. Zachęcam Was również, i to dość mocno teraz zwłaszcza, zachęcam Was do patronowania mojej działalności, no bo niestety YouTube trochę obcina tutaj zarobki, ale oczywiście wiadomo, że nikogo tutaj nie zmuszam do tego. Jest to wszystko dobrowolne i mile widziane przy okazji. Dodatkowe są tutaj również bonusy przewidziane dla patronów, m.in. lekcje live, na których można mi zadawać pytania bezpośrednio, i będą pojawiać się też dodatkowe rzeczy dla patronów, ale nie o tym tutaj będę dzisiaj gadał. Tak więc dzięki wielkie, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!